Co roku w wigilijną noc, kiedy święty Mikołaj odwiedzi już wszystkie czekające na niego dzieci, zasiada w wygodnym fotelu przy kominku i rozpoczyna swoją świąteczną opowieść. Było to dawno, dawno temu. Mieszkałem wtedy wśród pasterzy, hen wysoko w górach. To był grudniowy, mroźny wieczór. Śnieg swoją pierzyną okrył już wszystko dokoła. Kiedy pasterze przygotowywali się do wieczerzy, dało się z nieba słyszeć niezwykły głos. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Kiedy święty Mikołaj usłyszał tę niezwykle radosną nowinę, nie czekał długo. Przygotował sanie, zaprzągł do nich renifery, a do sani włożył to, co miał najcenniejszego. 4 olbrzymie kufry wypełnione po brzegi piernikami. I tak wyruszył w drogę do Betlejem, kierując się światłem najjaśniejszej gwiazdy. Kiedy sunął niebiańskim szlakiem, wiatr rozwiewał piernikowy aromat po całym niebie. Poczuli go śpiewający Gloria, Gloria Jezusowi aniołowie. Nie mogli się oprzeć temu miodowo-korzennemu zapachowi. Święty Mikołaj zatrzymał więc sanie, otworzył kufry i poczęstował każdego z aniołów wspaniałą porcją pierników. A były tam pierniki w czekoladzie i takie lukrowane. Pierniki z orzechami, migdałami, z nadzieniem śliwkowym i wiśniowym, w kształcie serc, gwiazdek i dzwoneczków. Mniam. Jeden z aniołów, cały usmarowany czekoladą, powiedział, klepiąc się po brzuchu: Och, Mikołaju, dałeś nam kawałek nieba. Zawieź te wspaniałe smakołyki Bożej rodzinie. Niech i oni skosztują tych cudów dzisiejszej nocy. Święty Mikołaj pożegnał się z aniołami i ruszył w dalszą drogę. Ale po pewnym czasie śnieg zaczął padać coraz gęstszy. Zerwał się bardzo silny wiatr i Mikołaj stracił z oczu betlejemską gwiazdę. Bałem się zabłądzić w śnieżnej zamieci. Przy pomocy magicznej trąbki wezwałem mojego anioła stróża, który zjawił się niczym błyskawica i tak powiedział. Cóż robić, Mikołaju? Zamieć wielka nastała. Dalej nie pojedziesz. Wracaj bezpiecznie do domu. A po drodze głoś wszystkim radosną nowinę i nikomu pierników nie żałuj. Niech w tę niezwykłą noc wszystkim słodko będzie. Anioł przekazał taką radę. Mikołaj musiał jej wysłuchać. Przed odjazdem dał mu porcję ogromną pierników, aby zabrał je do Bożej rodziny. Mikołaj natomiast zawrócił sanie i ruszył w drogę powrotną. Kiedy przelatywali nad lasem, w którym zwierzęta mówiły ludzkim głosem, Mikołaj otworzył kufry i zaczął rozsypywać te pierniki, które mu jeszcze zostały. A one opadały na przysypane śniegiem gałęzie drzew. Razem z szyszkami tworzyły wspaniałą, pachnącą dekorację. Kiedy pasterskie rodziny, wyglądające cudów tej niezwykłej nocy, zobaczyły tak pięknie przystrojone drzewka, postanowiły zabrać je do swoich chat. Ustawiły je po środku izby i wokół tych przystrojonych drzewek zbierali się, rozmawiali, śpiewali. Od tamtego czasu co roku w czasie świąt dekorujemy nasze choinki piernikami.
Mogą to być pierniki w czekoladzie, albo lukrowane, z migdałami, z nadzieniem śliwkowym lub wiśniowym. Mogą to być pierniki w kształcie serc, gwiazdek czy dzwoneczków. A wy? Jakie pierniki lubicie najbardziej?